Jesteśmy na kursie masażu tkanek mokich i tutaj jak uczestnicy przedstawiali się, to poprosiliśmy, żeby powiedzieli o swoim aktualnym problemie. Mamy też taki plan na jeden film, ale jeszcze nie wiemy do końca, o czym chcemy go zrobić. Co jest dość ciekawe, bo chodzi nam w głowie kilka rzeczy i pewnie będziemy potrzebowali waszej pomocy, dlatego że my lubimy poruszać tematy takie powiedzmy ważniejsze, trochę trudniejsze w świecie naszej tutaj fizjoterapii czy masażu. I jakbyście, przedstawiając się, powiedzieli jakiś taki swój ogólny problem. Było oczywiście o uczelniach, o niskim poziomie, aczkolwiek tutaj się nie możemy do końca zgodzić, bo bardziej w sumie było o straconym trochę czasie na uczelniach. Było też o umiejętnościach diagnostyki i o ich niskim poziomie, o tym, że nie jesteśmy trochę jakby pewni tego, co robimy, że tak naprawdę ciężko nam dojść do tego, co jest główny problem pacjenta. Było o pracy w NFZ-cie i o tym, że ona nie jest satysfakcjonująca w żaden sposób. I było o tym, że pacjenci nie chcą iść za naszą wizją terapii holistycznej, że nam jest ciężko przekonać. Na takim świadomym poziomie, no to jednak większość z nas wie, że praca no nie może się jakby skupiać tylko na tym miejscu, gdzie pacjent nam zgłasza ból, tak? Bo wiemy, że tych składowych jest znacznie więcej. Każdy już na etapie takiej nawet edukacji, jeszcze na studiach, już ma, przynajmniej chciałbym mieć takie trochę szersze spojrzenie, szerszy wgląd w problemy swoich pacjentów. Czyli my tak świadomie to byśmy chcieli, ale podświadomie są różne przyczyny, które trochę nas przed tym hamują, czyli na przykład właśnie brak takiej pewności siebie. Może właśnie zwracanie uwagi na to, że a moi koledzy pracują gdzieś tam trochę inaczej, chciałbym w to wyjść. A co jeśli pacjenci nie uwierzą w to, co ja robię? No właśnie trudno jest, żeby oni mogli w to uwierzyć i pójść za nami, jeśli my sami nie będziemy przekonani co do tego, że to, co robimy, ma jakiś głębszy sens. No, pracujemy z żywymi ludźmi i to po prostu można od razu wyczuć, że ktoś nie wierzy w to, co robi. Tak. Więc fajnie byłoby mieć takie głębokie przekonanie o tym, że robię to na 100%. Bardzo się staram. No wiadomo, że jest różnie, no bo jak pracujemy właśnie z kimś, kto jest żywy, ma tych problemów dużo, też nie wszystkie problemy są do rozwiązania przez nas, ale staram się, idę za tym, no to od razu jakby idzie to wyczuć i pacjenci automatycznie nabierają do nas zaufania, nie? Świadomie, tak jak mówiłeś, my chcielibyśmy, ale podświadomość nas ściąga. Tutaj na kursie my sobie chodzimy, okazuje się, że powiedzmy jedna uczestniczka zgłasza dolegliwości bólowe biodra, ale okazuje się, że w wszystkich innych testach, czy to palpacji, czy to zakresu ruchu, czy to test tektoniczności, wychodzi nam, że problem z drugim biodrze. I mówimy, okej, to skupmy się w takim razie na tym drugim biodrze. On mówi, ale ja mam problem z tym biodrem. I się okazuje, że jak my mamy przekonać inne osoby, skoro my sami tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam z tyłu i nawet nie chcielibyśmy, żeby ktoś z nami tak pracował, tak? Tak. Druga taka sytuacja jeszcze tutaj z jednym kursantem była taka, że badaliśmy się i przyszedł do mnie, poprosił mnie, czy mógłbym po prostu sprawdzić. Ja przychodzę, okazuje się, że wyszło mi dokładnie to samo, co ja mówię. Okej, a jak mam wyszło? No w sumie tak samo. No bo jakby po co mnie walić, no nie? No bo jakby on w to nie wierzył. Wy kurde, ale on jest terapeutą. Ciężko było ci przekonać jego, a chciałbyś przekonać innych pacjentów właśnie takiej wizji terapii. I to jest ogólnie problem. Więc może lepiej było, by zacząć od siebie. Może ten problem jest gdzieś we mnie, bo jeśli chodzi o mnie, to ja specjalnie taki problem aktualnie nie mam, tak? Jakby głęboko wierzę to. Ja wiem to nawet tak naprawdę, że pracując z pacjentami w ten sposób, będę miał takie i takie efekty. Nie zawsze tak, jakbym chciał, ale w dużej mierze właśnie tak to wygląda. Ale zarówno moja świadomość, jak i poświadomość już wie, co my mamy zrobić i czego się spodziewać. My czasami trochę za dużo chcemy wziąć na siebie jako terapeuci. Czyli chcemy postawić się w roli takiego gościa czy gościówy, która po prostu pokazuje ci, że ej, ja tutaj jestem szefem, szefową, terapia ma wyglądać tak, ma wyglądać tak, ma wyglądać tak i po prostu ja robię różne rzeczy, a ty się musisz temu poddać, nie? A ty robisz różne rzeczy, które ja tobie każę. Tak, więc skąd to się wzięło? No może właśnie ten nasz system opieki zdrowotnej taki ogólnoprzyjęty trochę tak wygląda, ale no moim zdaniem nie powinno tak być.
raczej bycie terapeutą to jest bycie takim towarzyszem podróży. Może takim faktycznie przewodnikiem, bo kimś, kto trochę więcej wie ogólnie o ludzkim ciele, ale na pewno nie podejmuje decyzji za pacjenta, więc no, musimy raczej postawić się w takiej roli, że my możemy komuś pokazać drogę, możemy iść razem z nim tą drogą, no ale nie stawiać się nad tą osobą. I wtedy, jak to jest na zasadzie takiej współpracy, to ta terapia też jest zupełnie inna. My bierzemy trochę mniej na swoje barki. Nasz pacjent wie o tym, że to od niego w bardzo dużej mierze zależą efekty terapii i że on musi po prostu wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie. I do takiej wizji pracy myślę, że jest znacznie łatwiej też kogoś przekonać, no bo to jest przede wszystkim takie szczere, jest raczej obiektywne, no i nie jest to jakaś fantastyka. Na szczęście ludzie, terapeuci wiedzą to, bo przecież widzimy się na tym szkoleniu, bo przecież oglądasz ten film i tak naprawdę to oznacza, że coś chcesz w tym temacie zrobić, tak? Mm-hmm. Chcesz rzeczywiście całym sobą w taki nurt terapeutyczny wejść i tak pomagać pacjentom. Powinniśmy zacząć przede wszystkim od zmiany samych siebie. Taka praca trochę u podstaw, żebyśmy mogli śmiało komuś polecić terapię u nas, która będzie w dodatku zgodna z naszymi przekonaniami. Czyli żebyśmy wykonując tą terapię też mieli zawsze tą świadomość, że robimy ją dokładnie tak, jak sami byśmy chcieli być u kogoś potraktowani. Powinniśmy mieć także troszeczkę więcej pewności siebie, bo często widzimy studia, ale one nie są specjalnie złe. Tam jest tej wiedzy dużo. Może ona nie jest rzeczywiście przekazywana tak, jak powinna być, krok po kroku, co da pełen obraz pracy z pacjentem. Ona też nie jest do końca jakby po to, żeby pracować z pacjentami jeden na jednego, tak? Bo przecież ona jest przekazywana w ten sposób, że my jesteśmy jako zespół interdyscyplinarny, że pracujemy z lekarzami, że pracujemy w szpitalach, że pracujemy w stanach ostrych i tak dalej. Natomiast tak naprawdę większość fizjoterapeutów nie pracuje w ten sposób. Mm-hmm. Są specjalistami, do których przychodzi pacjent i oni tak naprawdę muszą zajmować się zarówno i diagnostyką, i terapią, i zlecać im różne rzeczy, które oni mogą wykonywać samodzielnie w domu, żeby ta terapia szła do przodu. Więc tak naprawdę tutaj dużo pracy własnej, żeby tą wiedzę ze studiów, czy to anatomiczną, fizjologiczną, biomechaniczną, przełożyć właśnie na pracę z pacjentami, ale na szczęście takie szkolenia są, my też takie rzeczy robimy, więc tutaj więcej wiary, bo naprawdę czasami wydaje nam się, że potrafimy mniej niż rzeczywiście potrafimy, tylko no, trzeba po prostu wszystko to fajnie posegregować. Zdarzam się być roszczeniowym pod kątem i uczelni, i pracy właśnie całego Narodowego Funduszu i współpracy z lekarzami. I my jakby wymagamy, a tak naprawdę tutaj trzeba rzeczywiście włożyć dużo od siebie, dać coś światu, żeby później móc to wyciągnąć. Może w ten sposób.